Witam drodzy widzowie, właśnie zmierzam tutaj w kierunku tam, gdzie mieszka mój taki znajomy Marcin. Może was również zainteresuje jego życie, jego historia. No jest dość ciekawe. Powiem szczerze, chłopak ledwo sobie radzi, a jest dość inteligentny, wykształcony, nie pijący alkoholu, a problemy ma gorsze niż alkoholik. No ja pójdę do niego właśnie, tutaj czeka niedaleko na mnie. Jeszcze jedna koleżanka jest umówiona z nim. No może to być ciekawe. Tak już rozpoczynam tym samym właśnie taką serię może odcinków, które zainteresowały już mnie. Być może Państwa też zainteresują. Także no patrzcie, co będzie dalej. O, takie mieszkanko to troszeczkę zapuszczone, nie? Cześć, chcę, żeby były drzwi zamknięte i tylko tak. Dobra, szko. A więc, wiesz co jest najważniejsze? Najistotniejsze? Tak. Ale ty... No wiem, bo takie ale ty nie masz problemu z alkoholem, nie? Nie mam żadnego problemu z alkoholem. A mimo to zapuściłeś tak mieszkanie? No ale możliwe, no. Czekaj, ja mogę położyć kurtki jak chcecie, bo... wieszaki? No, prawdę powiedziawszy, to wiesz, no tak jak tam, się, jak no tam dobra, możesz, no. Ale nie, kto się boi? Kto się boi? Mogę się otworzyć balkonowo, no? No, jak możesz, to potwierdzać, co tylko masz, nawet i lufciki, no. Nawet jak masz jakieś coś innego jeszcze. Ale to jest mieszkanko, które było całkiem niezły standard przecież. No ładnie tutaj było. Było. No, chyba potwierdzałem wszystkie okna. Mogę nawet otworzyć w mamy, w babci w pokoju. Nie wiem. Ale szok. Jak to już mają czas? Natalia. No, może sprzątać. No, ale słuchaj, ale nie, to wszystko nie ma nic takiego. Znaczy, nie, musisz mieć silną motywację, to jest po pierwsze. No nie, mogę teraz jakiś czas. Mieć czas. Mogę zacząć, jeśli będziemy dla ciebie motywacją z Natalią, to bardzo, bardzo wiesz, może to byłoby pozytywne. Idę do mojej. Ale szczerze powiedziawszy, to. Idę po torby na śmieci. I to jest ten. I to jest przebrać. To jest mieszkanie przecież w bloku takim, w którym to takie osiedło nowoczesne, nie? Chyba. Ej, ale boję się, że jak mi to nagrasz, to załogi mnie eksmitują. Ale to nie wiadomo, do kogo nagrywasz. Jesteś masz na imię Marcin, ale nie masz, nie masz nazwiska. No tak, ale to nie jest skomplikowane, żeby stwierdzić, gdzie ktoś mieszka. No nie, no to aż tak nie działa. Tak działa, no bo w sensie, to nie jest trudne, bo tam jest, dobra, to nie tam. No nie, no wiesz, to właśnie o to chodzi, że trzeba... Trzy plus kuchnia. No drodzy Państwo, jakby ktoś nie wierzył, to proszę bardzo, zobaczcie. Chłopak, który przeszedł traumę po śmierci matki, wcześniejszej śmierci ojca, który się powiesił, ale to nie o to chodzi. Patrzę, takiego stanu doprowadził swoje mieszkanie. Mieszkanie w nowoczesnym bloku. Ale to nie jest jego wina, po prostu podupadł psychicznie, tak się załamał po śmierci mamy. Zobacz, ja sam nie wierzę własnym oczom. To jest w nowoczesnym bloku w Warszawie. Mirek, ja się tak strasznie wstydzę. Najważniejsze jest to, wiesz, co ci powiem, że nie jest sztuką wejść w jakieś gówno, tylko wyjść z szybko z tego gówna wyjść. No tak, ale... Wiesz, to, że to jest tak jak jest, to nie znaczy, że to, wiesz, zawsze tak było i że dalej tak ma być, nie? Tak, ale pytasz się, chce mi się sprzątać? Nie, chce mi się. Słuchaj, no to chęci to jest druga rzecz. Bo żeby były chęci, to też potrzeba chęci, tak? A, jakiś fragment sprzątam. Muszę chyba najważniejszą rzeczą, bo nie sprzątać balkon. Tylko z balkonu. No na balkonie to widziałem jak jest, nie? Balkon muszę najbardziej sprzątać. Ale czy ty kiedykolwiek pamiętasz ten stan, jakieś takie miejsce w przybliżeniu czas, kiedy sprzątałeś? Nie, nie pamiętasz. No. Rok, dwa, ale to znaczy się po śmierci mamy sprzątałeś? Tak? Czyli do śmierci mamy było wszystko okej. Bo tu mama głównie sprzątała. No, było wypucowane. Mówił, jak była mama, po śmierci mamy też jeszcze nie było takiego cyklu. No nie, no przepraszam, że w ogóle nie było dopóki ten, nie? Czyli generalnie, no, wyszło jak wyszło, nie? No tak. Ja właśnie usunąłem. Ale to wiesz co, ty jak zaczniesz zabijać te muchy, to ci czasu dużo zejdzie, nie? No wiem, no dobra, to się. Najpierw trzeba pożywkę dla nich usunąć. Dobra, no to... Nie wiem, od czego jestem zdarzał. Ale to wiesz, on mi też mówił przez telefon, także wiesz, my jesteśmy od tego, żeby go zmobilizować do tego, nie? A o zasadniczo, no niech pokaże inicjatywę pierwszą i dajmy na to jest nasza misja. My pomogliśmy tobie zacząć. No śmietanie. Nie zacząć wszystko od. No tak. Jak była prośba,
pani Melon, jak była pani Melon, to ja zacząłem oprzątałem wszystkie mieszkania pokoje. Chyba poza moim. Ale jest mieszkanie dość w sumie ładne. Że nie dbamy, to wiadomo. Gdyby to byli ludzie normalni, nie przemocowi, to mogłoby z nimi być non stop, zawsze. No wiesz, ludzie agresywni nigdzie nie są lubiani, nie? No tak, ale nawet nie tylko, że agresywni, po prostu ludzie, którzy są nieprzemocowi, bo agresja to jest już taki gigantyczny poziom, ale może nawet... A co, że poziom agresji? Tacy ludzie, którzy robiliby mi na złość, albo ludzie, którzy by, nie wiem, brali mi, przykładali mi coś na złość. Chociaż z drugiej strony mama też tak robiła. Właśnie dziwię, mamo, gdzie coś jest? I mama mówi, a zawsze w tym miejscu. A no dlaczego? Bo mama wzięła i przełożyła. I tylko kładła i dlatego jak ona coś przełożyła, to wiedziała. Ja nie przykładałem nic. Dobra, bierz się, rób coś tam tego. Działaj, kolego. No tylko to mam raz, że wszystko się przyda. Nie, no może aż tak to nie. Generalnie wyposażona mieszkanko jest, lodóweczka jest. Wszystko jest zasadniczo na miejscu, tak jak powinno być. Okap nowoczesny. To było jakieś piękne mieszkanie. No to jest mieszkanie na warszawskim osiedlu. Aż się nie chce wierzyć. Możliwe, ale akurat tutaj nie znam tych zasad. Może chleb mogę odjąć i on wtedy jest dłużej. Boję się, że jak Mirek to puści, to za moment straszna rzecz. No ale to wiesz. Tej rzeczy się najbardziej boję. Chcecie może pieczywo? Nie, dzięki. A boicie się, że nie, jest coś... Nie, ja się powiem, to jest dużo żywności, która tutaj od dawna zalega. Ale pieczyło świeżutkie. Nie? Pieczyło świeżutkie. Nie, spokojnie. Pieczyło świeżutkie. O Boże. Straszne, to jest jakiś petur, jak nie wiem, Boże. No. O Boże, no. Nie no wiesz, to po prostu. Nie, muszę zabrać, że... Wszystko jest do ogarnięcia, wiesz co? Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma brudu, który by się nie dał posprzątać, nie? No tak. Ale to Marcin, szkoda, że tak późno się zmobilizowałeś, nie? A ja powiem ci, że nadal nie jestem zmobilizowany. Trochę teraz z wami. No to widzisz, już to jest, jakby to się powiedzieć, los chciał, żebyś ty się trochę tak ruszył, nie? O. Ja wolałbym najchętniej, bo... Ale jak ty wytrzymałeś tutaj w ogóle, powiedz mi? Kolega mieszka przy zbawicielu i on ma... Ty będziesz wymiotować? Idź na wyrę. No to idź tam. Już jedziemy ci miejskę przyjdzie, dam ci najważniejszą miejskę. Czyli będziesz wymiotować bardziej niż ta dziewczyna. Bo ta dziewczyna była tak pijana, a nie wymiotowała. No bo to wiesz, do momentu, kiedy nie wytrzeźwiała. No dobra, ale to daje się miejskę, gdybyś mnie wymiotowała. Bo ta dziewczyna z jakiegoś powodu w ogóle nie wymiotowywała. Była tak pijana. Alkohol ją znieczulił. A ja nie mam żadnego powodu. Zjadłem lody. Boże, do tej pory mi się nie chce wierzyć. To ty państwo patrzcie. Ten chłopak musi się ogarnąć, ktoś musi mu w tym pomóc. Aczkolwiek wiadomo, że on musi też mieć chęć do tego. To jest jego mieszkanie po rodzicach. Bo to śmierdzi, na pewno to śmierdzi, co teraz zostało wylane. Bo nie musiałem tego podjąć. No tak. Powoli musi to trzymać, no. Chciałbym wziąć do... Czy pomóż sobie to może dzień, żeby na przykładek go gdzieś... Nie no, żeby się nawet nie usiadał. Ja nigdy się usiądę, spokojnie. Ale żeby ktoś może nie usiadł. Ja sobie teraz będę sprzątał właśnie to, co się wylało. No tak, co uważasz, wiesz, nie, no sam sobie w głowie to ogarnij, wiesz, jak ma zamiar to zrobić. Pojedziesz na rolkach, Marcin? Ja nie słyszę. Jedziesz na rolkach? Nadal nie słyszę, tutaj mówcy. Czy na rolkach jeździsz? Tak, jest. Miałem zrobić. A, nie wiem, przemyć, o, i wziąć. No to wiesz, powiem ci szczerze, że to jest tyle roboty, że hej, nie? No tak, ale muszę zacząć. Musisz zacząć i to jest najważniejsze, nie? Najbardziej śmierdzących i zgniłych rzeczy.
No to szukaj tam, gdzie masz żywność przede wszystkim. No to najbardziej to jest na tym tam, gdzie masz żywność. Na balkonie jest, widziałem dużo. Na balkonie. Wiesz, to jest... Najbardziej to jest na balkonie. A to moje nagranie to jest dokument, wiesz. Dokument. Wiem, jak, kiedyś, się obejrzymy, to zobaczysz, powiesz, nie uwierzysz, że się z tego podniosłeś, bo ja wierzę, że się podniesiesz teraz, nie? Z tego. No wiem, ale to tak samo moje dokumenty. No, olej tu masz. To nalewaj tutaj nie. I na przykład jak Mirek, tam mamy tą aptekę, to mnie wyciągali u Straż Miejska z apteki, a ja pytałem się strażników miejskich, czy mają certyfikaty covidowe. Oni powiedzieli, że oni mają, oni mogą mi sprawdzać, a ja nie mogę im sprawdzać certyfikatów covidowych. Tak, tak, ale to wiesz, to ja, ty masz taką dziwny zwyczaj chodzić w konflikty z tymi różnymi... No bo ja byłem bardzo negatywnie nastawiony. No wiesz, mi się nie wygra, to ci powiem tylko to. Ale choć wygrałem, bo chodzi mi o to, no ale w sensie ona, takiej, wiesz, ona skłamała, ona skłamała swoje nazwisko, bo ona powiedziała, że chyba wzięła ślub i wtedy nie zmieniła dokumentów i ona nie mieli prawa mnie legitymować, wezwała oni policję. Ja jeszcze jak chcieli mi robić alkotest, to powiedziałem, poproszę certyfikaty aktualne tego urządzenia, czy to urządzenie jest jest atestowane, czy to nie jest jakoś pod nich podkręcane, że zawsze wyjdzie mi, że jestem pijany. Ma homologację na przykład. No tak, ja o to się pytałem i oni mi oczywiście nie dali, ale jeszcze jest taki minus, że na tym live'ie, chyba ten live tylko był 30 dni, bo ja mam taki zwyczaj, że wszystkie live'y poza tym live'em tamtym robię tak, że mogę są wieczne. Natalia, tak? Natka, no. Że wszystkie ja, Mirek. Live'y są wieczne. To już wiemy. Słucham? Ja, Mirek, to już wiesz. Nie, i dla mnie, powiem wam szczerze, że, znaczy tak, no ja jakiś czas tam zacząłem. Udało mi się. Z tym kanałem, nie? Mhm. I tak mnie zaciekawiło, że, znaczy ludzie, zwykli ludzie, nie? Takie samo życie, problemy, takie, takie różne, nie? Mhm. Aż do tego stopnia, że pojechałem w Ełku. Bo tam była taka, wiesz, słynny Papa Smurfik, nie wiem, czy oglądasz go nieraz, nie? Kanał, no. Mhm. No to ja do niego pojechałem, no wiesz, tak po prostu chciałem zobaczyć, bo baran nie wrzucał na bieżąco. Mhm. Tylko tłumaczył się tym, że to jest, wiesz, że tam po prostu on dla bezpieczeństwa ich, nie? A jemu nie chodziło o ich bezpieczeństwo, tylko o jego własne bezpieczeństwo, bo był zaborczy o to, że ktoś wpadnie i inny ich nagra, nie? No to wpadłem, no ma brakowego, bo wiesz, no w ogóle teraz była taka sesja, że ma byśmy się tu pobili, ale służył, no. Ja nie do końca rozumiem. On traktuje ich Chciałem go wyciągnąć do oktagonu, nie? No tak, ale nie rozumiem. Wiesz, to takie modne ostatnio. Jako takie zwierzęta w cyrku? To znaczy się, no teraz to trochę przyfolgował, bo sąd, ale sprawa dlaczego sądowa. Oni sami nie mogą... Znaczy jak oni dostawaliby jakąkolwiek kasę, to chyba, że oni są wszyscy alkoholikami. Tak. I oni każdą złotówkę muszą wydać na alkohol, tak? Znaczy nie muszą, no ale tak robią. No tak, ale alkoholicy chyba każdą złotówkę wydają na alkohol. On ich wspiera w ten sposób, że jakby jego nie było, to oni by tyle nie pili, bo nie mieliby tyle pieniędzy. Nie chcesz po panności sprzedać jednych tych rolek? Niebieskich na przykład? Mogę pożyczyć. Sprzedać. Ja nie lubię sprzedawać rzeczy. No to przemyśli to po prostu. Mogę ci pożyczać, ale... na tego, jak masz też... Czy się o siebie sprawdziłam rozmiarówkę, więc się tak pytam akurat o Mogę ci pożyczać, ale nie lubię sprzedawać rzeczy. Nie ukradli rolki. Rozumiem, nie lubię sprzedawać. Ja nie wiem, teraz trochę, ale niektórzy to sytuacja, że wszystko potrafią ukraść. Tak, ja nie lubię nic sprzedawać, mogę ci pożyczyć. Dobra, to pożyczysz mi któregoś dnia na weekend. O, weekend mogę iść na rolki. Okay. Dla odmiany. Nie ogólnie. Dzięki. Co miałem zrobić?